Pani prezes, tym razem jesteśmy w restauracji Krasnodwór w Warszawie na kolejnym spotkaniu członków Klubu Integracji Europejskiej. Tym razem mamy Wieczór Diamentowy. Co to jest za wydarzenie? Dzisiaj spotykamy się z naszym diamentowym członkiem klubu, z panem Andrzejem Stębień z firmy Prevalium. To jest spółdzielnia właścicieli majątków i dzisiaj będziemy rozmawiać o diamentach. Jak inwestować, czy warto inwestować w diamenty i na pewno będziemy mogli też podziwiać diamenty, które są dzisiaj obecne razem z panem Andrzejem. A pani prezes, czy faktycznie warto inwestować w diamenty i złoto w czasie pandemii? No o tym się dowiemy właśnie dzisiaj, bo to jest to spotkanie, żebyśmy się dowiedzieli. Ja na pewno mam diament, jeszcze rodzinny, ale tutaj mam nadzieję, że pan Andrzej przybliży nam jeszcze bardziej tematykę właśnie inwestycji w te diamenty. Ostatnio Klub Integracji Europejskiej dość często organizuje różnego rodzaju eventy oraz spotkania. Z czego to wynika? Czy to właśnie wynika z tego, że w czasie pandemii członkowie nie mogli tak często spotykać się, tak jak zazwyczaj co roku bywało? Właśnie wracamy do normalności. Klub Integracji Europejskiej ma w swoich założeniach częstotliwość spotkań członków klubu i do tego powracamy. Spotykaliśmy się nieraz nawet 3-4 razy w miesiącu, bo żeby te relacje biznesowe się utrwalały i żeby były, że tak powiem, wieczne, musimy się spotykać, musimy sobie rozmawiać i musimy po prostu przebywać ze sobą. Powracamy do normalności i tych spotkań znowu będzie bardzo dużo. Zanim zapytam, jakie będą kolejne gale oraz eventy Klubu Integracji Europejskiej, to jeszcze zapytam, dlaczego warto przynależeć do Klubu Integracji Europejskiej? Chociażby właśnie po to, żeby zdobywać tutaj nowe znajomości, nowe kontrakty biznesowe. Od jak dawna istnieje dany klub? Klub istnieje już 20 lat. W najbliższym czasie będą kolejne wydarzenia, jakby chociażby spotkanie na strzelnicy, jak i zarówno pewna gala. Co to będą za wydarzenia? Bardzo ważne wydarzenie. Może najpierw powiem o tym wydarzeniu, które będzie 14 września. To jest jakby uwieńczenie projektu Twarzy Biznesu Polskiej Gospodarki. Tam będziemy wręczać Nagrodę Lidera Przedsiębiorczości oraz statuetki Filary Polskiego Biznesu. Jest to wydarzenie bardzo ważne, bo w trakcie tego wydarzenia będą również paneliści z różnych instytucji, a potem oczywiście będzie gala i bankiet. 3 września mamy spotkanie w Strzelnicy, to będą zawody strzeleckie członków Klubu Integracji Europejskiej. U naszego nowego członka klubu Strzelnica B7. A proszę jeszcze powiedzieć, na czym właśnie polega nagrodzenie danych laureatów Filary Polskiego Biznesu? Jakimi kategoriami Klub Integracji Europejskiej, a raczej w tym przypadku jury danego klubu, kierowało się przy nagrodzeniu poszczególnych kandydatów? Twarze polskiego biznesu, ponieważ za każdym biznesem stoi człowiek. I to on sprawia, że jego biznes odnosi sukces. Chcemy pokazać tych przedsiębiorców, którzy faktycznie prowadzą firmy rozwijające się, silne, nawet pomimo, że była pandemia. One przetrwały, są i dobrze się mają. Klub wydaje własny magazyn Przedsiębiorcy EU. Gdzie można dany magazyn nabyć i o czym jest dany magazyn? Może klub nie wydaje, tylko wydaje jego administrator, czyli wydawcą magazynu Przedsiębiorcy jest Europejskie Forum Przedsiębiorczości, które jest właśnie wydawcą magazynu, jak i również założycielem Klubu Integracji Europejskiej. Magazyn pokazuje się w sprzedaży sieci Relay, Medio oraz w Empikach, jak i również na wielu wydarzeniach gospodarczych ogólnopolskich. Także magazyn jest już bardzo widoczny. Teraz już po raz piąty będziemy w Karpaczu, bo dawniej były forum ekonomiczne, odbywały się w Krynicy. Od tamtego roku forum ekonomiczne odbywa się w Karpaczu i tam, jak już wspomniałam, piąty raz jesteśmy razem z magazynem właśnie na tym forum. Obejmujemy patronatem jako klub i jako magazyn. Także jak widzicie państwo, magazyn jest naprawdę już takim czasopismem ugruntowanym na rynku i bardzo znanym. Klub Integracji Europejskiej dość często obejmuje patronatem, tak jak pani prezes przed chwilą wspomniała, że obejmujecie różne fora, konferencje ekonomiczne swoim patronatem. Tak i zarówno wielu członków Klubu Integracji organizuje swoje eventy, tak jak chociażby Agnieszka Michalczyk.
Tak, właśnie nie możemy zapomnieć, że 4, czyli dzień po zawodach strzeleckich, 4 będzie piękna gala, pamiętajcie o ogrodach w Wilanowie. I tam również członkowie klubu będą mogli uczestniczyć. Także członkowie klubu też organizują różnego rodzaju spotkania i nawzajem się zapraszają i to jest bardzo fajne. I na samo zakończenie proszę jeszcze właśnie powiedzieć, w jaki sposób klub jest związany z daną restauracją, bo z tego co ja pamiętam, Klub Integracji Europejskiej od wielu lat organizuje różnego rodzaju eventy właśnie w tym miejscu, w tym Krasnodworze w Warszawie, na ulicy Kocjana 70. W klubie mamy wiele restauracji, tak samo mamy i hotele i dlatego wszystkie wydarzenia, jakie organizujemy, organizujemy u swoich członków klubu, czyli w naszych restauracjach. Między innymi restauracja Krasnodwór jest z nami od 15 lat w klubie, także z tej racji robimy wydarzenia, czy w Krasnodworze, czy we Florianie, czy w hotelu Mazurka, który też jest naszym członkiem klubu.